Dwa mecze rozegrał w weekend zespół SPS-u Słupsk. Odniósł zarówno porażkę, jak i zwycięstwo. Przegrał z liderem STP Gorzów 0-3, a w drugim meczu pokonał LOMS Świnoujście 3-1. Paradoksalnie bardziej można być zadowolonym z postawy zawodników w przegranym meczu, w którym to podjęli walkę i przez dwa sety walczyli jak równy z równym. Niestety później przeciwnicy uciekali Słupszczanom, wygrywając ostatecznie obydwie partie do 19. W trzecim secie, pomimo iż wtedy na parkiecie pojawili się zawodnicy rezerwowi przyjezdnych, nie udało się SPS-owi nawiązać równej walki. Chcący pokazać się swojemu trenerowi zmiennicy, zagrali solidnie i gładko wygrali tę część do 14. Ten mecz Słupszczanie przegrali 0-3 w setach 19-25, 19-25, 14-25. Przyznam się, że graliśmy fajne zawody. No, zabrakło takiej powtarzalności, jak to ma miejsce w zespole z Gorzowa. Ale ogólnie można być cieszyć się z tej postawy naszej, bo tego gdzieś tam, wcześniejszych meczach tego nie było. Ja zauważyłem, że są coraz bardziej zgrane te akcje, jakbyście coraz bardziej się poznawali na tym parkiecie. Być może to jest ilość treningów, którą mamy w tej chwili, no bo kiedyś tam trenowaliśmy 3 razy w tygodniu, teraz 4, nawet 5 razy w tygodniu. No i myślę, że to nasze umiejętności też powolutku wzrastają, bo to jest takie ogranie, otrenowanie większe ze sobą. Dwa mecze w jeden weekend, ciężka sprawa? W zeszłym tygodniu też graliśmy w piątek, sobota, niedziela, także jesteśmy to przygotowani. No, jutro mamy najważniejszy mecz praktycznie w tym roku, który musimy wygrać. Dzisiaj mogliśmy, ale się nie udało, ale jutro już niestety musimy mieć zgadnąć tą pulę, kiedy chcemy się wyliczyć tam, żeby zająć ciut wyższe miejsce niż 9. A jak sytuacja zdrowotna w zespole? No właśnie w środę nam się wykluczył, mam nadzieję na ten weekend, Adaś Bejmert skręcił kostkę tam w jednej akcji, także za późno była ta kontuzja, żeby ją wyleczyć na te obydwa mecze. Ale myślę, że już za dwa tygodnie gramy kolejny, także będzie już gotowy do grania. Zima jak będzie wyglądać w Waszym przypadku? No już od tego tygodnia już przygotowujemy się praktycznie pod styczeń. Tam potrzebujemy optymalną formę. Mamy dwa bardzo ważne mecze z głównymi takimi rywalami o te miejsca, wyższe play-outów. I dodamy troszeczkę, wykorzystując to, że gramy teraz drugi weekend, chcemy wykorzystać to na mocy, dynamiki. Także ciut więcej popracujemy na siłowni, trochę więcej takich ćwiczeń takich na moc w trakcie treningów. Pierwsze wrażenia zespołu w tej drugiej lidze, jak tak już można popatrzeć z perspektywy kilku kolejek? No, czwórka jest nieosiągalna dla nas. Tam jest zespoły, które tak jak Gorzów, Międzyrzecz, Poznań i Olimpia Sulęcin, one są jakby to powiedzieć po naszym zasięgiem, a pozostałymi zespołami potrafimy nawiązać walkę, także nie myślę, że każdy może wygrać z każdym. Zawodnicy po dobrym sobotnim meczu do pojedynku z LOMS Świnoujście podeszli najwyraźniej rozluźnieni i zdekoncentrowani, co przełożyło się na bardzo dużą ilość błędów własnych. Zawiodło zwłaszcza przyjęcie zagrywki, a po braku reakcji zawodników w tym elemencie piłka kilkukrotnie spadała bezpośrednio w plac gry. Ostatecznie Słupszczanie pokonali LOSM Świnoujście 3-1 w setach 25-23, 23-25, 25-22 i 25-22. Kolejne drugoligowe zmagania w siatkówce mężczyzn w Słupsku dopiero 29 listopada. Wtedy Słupszczanie z SPS-u podejmą zespół Stoczniowca Gdańsk.